Test. Dobra, zaczynamy. Pamiętajcie, nic co nie jest poradą, przeczytajcie sobie disclaimer. Ruszamy z wiadomościami. Dzisiaj będzie dużo, dużo różnego typu wiadomości pokazanych tu od strony, nie wiem, braku płynności, braku wszystkiego, a także poruszę jeszcze ten film, który wczoraj też oglądałem. Być może jest to taki sygnał, co może być. I jutro czekamy na stopy procentowe, czyli bokiem pasowałoby w nasz deseń. Jedziemy! Cześć, nazywam się Maciek, to jest 321 Krypto, zaczynamy. Wszystko, co powiem, jest wyłącznie moim zdaniem, nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna. Z tym disclaimerem już się znacie, możecie sobie jeszcze to spauzować wszystko i będziemy tutaj z tym ruszać. Jeszcze tylko na sam początek tutaj pokażę. Zen znowu tutaj wraca i tam pod spodem macie link z hasłem na 321 Krypto chyba, tak? Tak to leciało? Dostajecie 60 dni konta Platinum, więc warto się tym zainteresować. O blockchain banku powiem później, ponieważ następuje wymiana, czyli powstaje Fidium, ale to chwilkę później tym powiem. Także shoutout tutaj dla Zenu oraz shoutout dla Max Daty. I jutro prawdopodobnie z Julianem nakręcimy odcineczek na temat nowych funkcji MaxDaty, tak zwanych alarmów. Jeżeli dobrze to tam zrozumiałem, to będzie mógł każdy sobie ustalić swoją statystykę i ją po prostu potwierdzić według właśnie tych wszystkich danych. Także powiem, że nie lada kąsek w tej MaxDacie się tutaj to szykuje. Ale dobra, idziemy teraz. Słuchajcie, na początek Bitcoin. Nic nowego tutaj nie widzę. Już to mówiłem, na kto ogląda Telegram, a właśnie dołączajcie do Telegrama darmowego. Link jest pod spodem. Największa grupa telegramowa, szybki start, no tak jak mówię, jak teraz już będzie trochę mniej oddechu w styczniu, to dogram ten update, żeby każdy już był gotowy na tą falę ogromną trzecią. Także warto to patrzeć, warto to oglądać. Szybki start jest w playlistach na kanale, bardzo krótkie filmiki pokazujące tutaj, jak to wygląda na tych wszystkich czartach. Tych rzeczy, których nie ma, je teraz dogrywam. Wszystko jest oczywiście za frikacza, więc jak to jest za drogo, no to nie wiem, naleśniki kurna z gwoździami dla Was. I w tym momencie właśnie tylko pozostaje mi to, że dużo daję na Telegramie. Jak ktoś czeka na YouTube, czasami ich nie będzie, jestem czasami wyczerpany. Trochę kurde orze jak koń na wyścigu, ale ruszamy. Więc w tej chwili brakuje mi tutaj zejścia na powiedzmy jeszcze tej fali piątej, ta ładnie, ta trójka, która tutaj poleciała, zawsze jak widzicie taką długą falę, dla mnie jest to trójka i teraz zobaczcie, jak fajnie się układa tutaj trójkąt. No dla mnie taki trójkąt jest bearish, tak? Jest to czwala czwarta i teraz tutaj ładnie pasowałoby właśnie takie ułożenie z do dołu. Jakbyśmy tutaj zeszli na 39,5, byłoby naprawdę fantastycznie. Ja tutaj sobie wydłużyłem pewne rzeczy, więc powiem to samo, co powiedziałem na market update. Słuchajcie, jeżeli mamy tutaj koniec fali trzeciej, to od drugiej fali do trzeciej wyznaczamy sobie Fibonacci i tutaj mniej więcej mamy 0,38, ok? Tutaj mamy gdzieś 50, a tutaj mamy golden pocket. Więc takim dobrym ruchem, powiedzmy książkowym fali czwartej byłoby zejście na 38 Fibonacci, czyli co to oznacza? Jest to 38% zejścia długości tej całej fali, czyli gdzieś mniej więcej tutaj, dobra? Dodatkowo tutaj znajduje się naked point of control tego range'u całego, więc często jest tak, że cena wspiera tak zwany point of control range'u tutaj w tym miejscu i tutaj pasowałoby mi właśnie na falę czwartą, więc czekam. Ja tutaj wyznaczyłem pierwszy taki spadek, też by było całkiem nieźle, ale byłoby to dosyć płytko, tak, na Fibonacci 23, ale to byłoby naprawdę świetnie. Zobaczymy. Na razie jednak ani alty nie spadają, ani nic, tak jest... Taki raczej taki pulbaczek był tutaj, bym tak powiedział. Także to tyle, jeśli chodzi o Ethereum. Wkrótce, bo jutro będą Federal Funding Rates, znowu dowiemy się, 5,5%, prognoza jest na 5,5%, tak samo. Więc cóż, nasze pierwsze założenie, Federal Funding Rate idzie bokiem, jest spełnione. Teraz czekamy, żeby rentowność obligacji, ok, leciała do dołu. Już się to dogrywa. Loading. Giełda
S&P, żeby szła do góry na nowy all-time high. Już się to dogrywa, więc na razie nasz schemat bardzo ładnie tutaj działa. I wydaje mi się, że jest to właśnie wysłanie tego impulsu, że każdy będzie tutaj dokładał, każdy będzie dokładał do tej giełdy, ponieważ tak są wszyscy po prostu wychowani. Tak są wszyscy wychowani, więc nie wiem. Zobaczymy, jak to dalej będzie, ale na razie się spina tutaj ta cała kalkulacja. Więc o niej pewnie powiem jeszcze jutro, jak zobaczymy, jak wygląda S&P. Na razie S&P mija swoje tutaj high i robi tutaj nowe all time high. Bardzo ciekawe. Dodatkowo jeszcze zobaczymy sobie tutaj pary dolar do PLN-u. Na razie bardzo ładną bazę tutaj robimy. Bardzo ładną. Jeżeli tutaj już był ten koniec, to teraz byśmy mogli tutaj odbijać. Tak to silnie wygląda, bo już w tym miejscu, jakbyśmy mieli coś tracić, to już ta strata by po prostu poleciała bardzo, a na razie się zawróciliśmy. Tak jakby polski złoty już tutaj nie miał tyle pary. Co prawda lepiej mu idzie z euro i tutaj na razie jeszcze takie jest, powiedzmy, taka konsolidacja, ale lepiej mu idzie definitywnie. W tym momencie to jest nasz support. No i zobaczymy, czy on tutaj wytrzyma, ale patrząc na to, no jest już takie gruntowne, nie wiem, ile polskiemu złotemu zostanie po prostu tej mocy. Nie mam pojęcia, ile zostanie tej mocy. Na tygodniówce widzę dywergencję bullish, dlatego raz, że już nie mam tej energii na spadek, dwa, widzę bullish, no i tutaj często, zobaczcie, w tej właśnie tutaj trend linii, mniej więcej, w tej strefie, doszkodziliśmy do końca i potem polski złoty już nie mógł się ogarnąć tutaj. I zobaczcie, cały od 2008 roku tworzy nam się bardzo duża tutaj duży trójkąt z płaskim tutaj sufitem, czyli taki bullish. Jakbyśmy tu weszli znowu i próbowali coś takiego zrobić, to kto wie, może w przeciągu, nie wiem, jak tutaj potrzebowaliśmy w przeciągu dwóch lat zobaczylibyśmy kolejną próbę wyłamania. No i wtedy euro mogłoby kosztować, jakbyśmy sobie wzięli target tego wyłamania, powiedzmy odtąd mniej więcej, i byśmy tutaj to przenieśli. Targetem tego wyłamania byłoby za euro coś około 6 zł. Zobaczymy. Tak mniej więcej by to wyglądało, czyli już nie 4, nie 5 coś, no tak jak tutaj mówiłem, 5,5, a więcej. Polski złoty, pamiętajcie, te długi, gdzie tak to wszystko urosło, gdzieś trzeba je oddać. Dobra, idziemy. Słuchajcie, Chili's bardziej w fali czwartej bym patrzył tutaj. Teraz na odbicie tutaj, taka konsolidacja by nam się robiła i bardziej bym grał tutaj do góry. Podobnie wygląda AWE, zobaczcie, też w fali czwartej. Podobnie wygląda LINK, też tutaj bym powiedział, że może być fala czwarta bokiem. Bardzo dużo monet podobnie wygląda. Tutaj Velo. Też teraz odbicie bardziej też do góry. Stop loss pod tą formacją. Co tam jeszcze? Jest bardzo dużo monet podobnych, bardzo dużo modnych monet. PIX też całkiem nieźle wygląda. Tak jakby PIX próbował przejść przez te 6,2, a tutaj, tak jakby konsolidację łapał, to może być bardzo, bardzo wysoko. ING, na razie tutaj było takie wyrwanie tego patternu, a czemu ja nie mam tego tutaj podanego, właśnie nie wiem, tej flagi, było włamanie. No i teraz, jeżeli to już jest koniec, no to ING raczej będzie robiło też tutaj już większą korektę, ale no ten ruch raczej, nie wiem, pasowałoby, żeby jeszcze bardziej by szedł tutaj w górę, już na takie końcowe wyłamanie i potem byłoby na przykład ABC. Coś tutaj jeszcze, co poszło bardzo ładnie w górę, chyba RUN, mamy... A tak, tutaj już był ten, teraz już raczej będzie podbicie, zobaczcie, na RUN. Spójrzcie. Na RUN bardziej pasowałoby teraz podbicie do, powiedzmy, tu by było nasze A, tutaj by było nasze, powiedzmy, B i tutaj by było nasze C, więc w tym momencie tutaj widzę takie A, B, C. Na razie nie widzę tego impulsu, tak? Większego, więc jakby zaraz się krew pola, to wtedy by było fajnie, już widać impuls, to już by był raczej koniec tego wzrostu i tutaj mielibyśmy tą właśnie poprawkę fajną, ale w tej chwili jeszcze widzę coś takiego,
jeszcze widzę coś takiego, powiedzmy, i później dopiero byśmy na przykład spadali. To jest run, jeszcze miałem coś tutaj pokazać właśnie, jeszcze inne projekty. Weźmy sobie na przykład tutaj, aha, to tu, weźmy sobie tutaj. Uważajcie, bo zbliża się właśnie nam ten Nasdaq, ten RWA, cały czas wyższe dołki, cały czas stoi konsolidacja. Oraz jeszcze patrzę tutaj na właśnie Volt, który też wygląda dosyć bullish. Też wygląda dosyć bullish. Dobra, więc to tyle, nie będę przedłużał, bo jeszcze mamy sporo różnych innych wiadomości. Słuchajcie, ruszamy. Harvard study. Why a record number of Americans are struggling to pay rent, tak? No i to jest bardziej, ja wiem, ostatnio oglądałem sporo tych różnych tak zwanych scientist. Nie wiem, co jest bardziej straszniejsze. To, że są robione badania pokazujące, że na przykład nie płacimy rentu albo tam mamy jakieś tam powiedzmy loneliness, osamotnienia, czy po prostu jesteśmy tak tępi, że tego nie widzimy. Czy potrzebujemy badań, żeby coś zrobić? Czy ja potrzebuję danych, żeby zareagować na jakiś problem? Czy po prostu widząc go nie potrzebuję danych i mogę podjąć decyzję? To jest pytanie. To jest pytanie na 2020 rok do 2030. Czy ja potrzebuję danych, żeby zareagować? Czym są dane? Czym są dane? Kto robi dane? Z jakiego rozkazu? Kto ma za to płacone? To są pytania, które trzeba podać przy danych. A nie, że ktoś na przykład mi podaje badania jakichś powiedzmy nowych tam powiedzmy leków czy czegoś i że one są na przykład ok. Albo na przykład badania to, że zbadano ludzi i na przykład no te witaminy działają, ponieważ to. Kto robi te badania? W jakim celu? Na zdrowy rozum nie powinno na przykład tak być. Powiedzmy praktyczne rozwiązania pokazują na przełomie 20-30 lat, jak ludzie widzą na sobie na przykład, że coś jest nie tak i ogólne właściwości danych substancji jakby mają swoje przełożenia na cechy, które powstają w organizmie po 20-30 latach, jednak badań takich nie ma. Badania mówią co innego, Na przykład jedna osoba też tam mówiła, że jakby miał większe doświadczenie w klinicznych testach, no to wtedy mógłbym coś tam zrobić. Ale moje pytanie jest pierwsze. Na jakie zlecenie są kliniczne testy? Na jakie to jest zlecenie? No bo ja widziałem parę takich i widziałem, na jakie są zlecenia, widziałem, jakie mają być wyniki. Tak to widziałem. Na jakie pieniądz rządzi światem. Jeżeli masz być naukowcem, dostajesz płacone, twój instytut dostaje płacone, to dlaczego masz nie zrobić paru testów, żeby było tak, jak ma być? Pełno jest takich rzeczy. Monsanto i na przykład, zobaczcie, co było z tym, z DTE, tak? O, super, cool. A po latach, o nie. Także zobaczcie, record number of Americans struggling to pay rent, czyli to jest odpowiedź na kartę, w którą przecież wszyscy ludzie mają gdzieś mieszkać. Pamiętacie? Wszyscy ludzie mają gdzieś mieszkać, przecież każdy będzie płacił rent, bo gdzieś muszą mieszkać. Jak wychodzi z tego, co ja już też przeżyłem tu w Irlandii, no niestety tak nie jest, bo ludzie mogą nie płacić rentu, a rząd, żeby trzymać nadal ludzi, bo wtedy ludzie wyjdą na ulicę i tyle z rządu, będzie chował tych rentierów i oni będą dostawać. Wtedy. Oni będą dostawać. Także będzie nieciekawie. Będzie nieciekawie. To nie jest tak. Dlatego mówię, jak ty jesteś rentierem, zacznij tradować ze swoim najmującym. Po prostu zacznij tradować. Trade będzie najlepszym rozwiązaniem. Ty nie dostaniesz pełnej sumy, powiedzmy, ale będziesz miał kogoś, kto będzie ci płacił. A jak nie, to po prostu będzie tak, będzie pełna hamowa. Pełna hamowa. Tutaj też się, bądź na bieżąco, zobaczcie, cały czas są przycinane zasięgi tego tutaj pana, jak on się, Krzysztof Tytko, który walczy właśnie z Orlenem i z tymi innymi materiałami, ucinane zasięgi. Tu chodzi o nasze ogromne złoża metali ziem rzadkich, które czekają na wydobycie w przesmyku suwalskim. Prawdopodobnie trafią w ręce obcego kapitału. To jest nic innego jak długi IMF-u. Wszyscy będą musieli w rządzie przytaknąć, ponieważ musimy oddać nasze infrastruktury. Niestety to wszystko, co w Polsce się rozwijało, ma swoją cenę. Jeżeli ktoś by przeczytał wojnę o pieniądz, ktoś by przeczytał, nie wiem, upadki gospodarek Ameryki Południowej, upadki gospodarek azjatyckich. IMF. Dlaczego Afryka jest taka biedna? Gdzie są te pomoce? Kto dostaje te pomoce? Od kogo dostawane są te pomoce? Dlaczego Grecja podpisała na siebie wyrok śmierci? Dlaczego Argentyna? No nie wiem, teraz zobaczymy, czy ten nowy prezydent to jest karta, sprawdzam. Tak to wygląda. IMF.
S&P 500, ok? Cały ruch został spowodowany tutaj przez te wszystkie odkupowania. Pamiętacie, jak tutaj pokazywałem, na dole wtedy mieliśmy tutaj wzrost tych inwestowanie funduszy, że one tutaj kaszują, a tutaj będą kupowały. No i był ten ogromny ruch na S&P 500. I teraz zaczyna on wyhamowywać. Zobaczcie, the flow of funds, the dynamics that caused the everything rally in November have absolutely run out of gas right now. Czyli widzimy już taką końcóweczkę tego. Ale, uwaga, jest jeszcze jeden fundusz hedgingowy, który ma w swoim reprezentacji 1,5 tryliona dolarów, czyli 1,5 biliona dolarów i składa się z 687 aktywnych różnych funduszy. Także mutual fund on the year, ok? I oni mają chyba zamknięcie asetów 29 grudnia, czyli do 29 jeszcze muszą powkładać gdzieś hajs, żeby coś szło. Także idealnie się to plasuje, żeby S&P przegrzało swój po prostu swoją górę. No i wtedy będzie new price discovery i wtedy będzie hype. Wtedy prawdopodobnie Fed znowu będzie mówił, że są stopy bokiem i no nie wiem, pasuje to do tego. Już ciężko już mi powtarzać to nawet co tydzień ten, bo tłukę o tym od roku czasu, równiuteńko od roku czasu, właściwie to już ponad rok i miesiąc. I ciężko już mi o tym mówić. Po prostu, no, wszystko pasuje do naszego scenariusza. Co się zbliża do krypto tutaj, zobaczcie, to jest ciekawe. W Stanach chcą tutaj ustalić Digital Asset Anti-Money Laundering Act. O, wow, dla naszego bezpieczeństwa. Pranie pieniędzy. Ciekawe, dlaczego zrobili AML, a pieniądze nadal są prane przez różnego typu terrorystów. HSBC przecież uprało dużo pieniędzy. W Meksyku kartele piorą dużo pieniędzy. Wszystko przez banki. No problem, tak? I chcą oni, żeby różnego typu instytucje finansowe, blockchainowe, identyfikowały swoich ludzi, ok? I różnego typu oprogramowania, transakcje, żeby wszystko zgrywały tutaj przez internet. Mają zrobić też risk calibrated AML programs, które będą blokowały osoby i jej oprogramowania, które będą podejrzane o przesyłanie pieniędzy, że będą podejrzane o robienie przestępstwa poprzez przesuwanie swoich pieniędzy, tak? Także będzie można patrzeć, co oni robią i po prostu ich dane wymieniać bez nakazu, bez powiedzmy request, próśb od rządu, ok? Będzie można tutaj po prostu, nie wiem, prewencyjnie na przykład ich obserwować. Także zobaczcie, co tutaj się odpierdziela. Dlatego oni chcą, tak jak już powiedziałem tutaj, jak był BlackRock i tam debatuje z SEC-iem na tak zwanym kill switch, że chcą takie coś zrobić, żeby osoba, która robi coś w DeFi, mogła zostać odcięta od swoich pieniędzy. BlackRock chce wprowadzić kill switch, czyli powiedzmy, jak mamy na przykład pocisk, tak, leci. Powiedzmy, że Ameryka sprzedała pociski, nie wiem, jakiejś tam stronie i ta strona będzie używała tych pocisków, żeby zaatakować Amerykę. Te pociski mają wbudowany tak zwany kill switch, po prostu Ameryka może je wyłączyć podczas lotu. Albo powiedzmy, ktoś zakupił, Polska zakupiła, powiedzmy, mnóstwo samolotów F-35B, F-35A i powiedzmy tam F-22 A i B, tak? Powiedzmy sobie. I pozbroiła się zarąbiście, tak? Pięknie. Ale w Polsce zmieniły się rządy i to są już nie są rządy proamerykańskie i w razie, powiedzmy, problemów będą chcieli wypędzić Amerykanów z naszej ziemi, tak? Czyli nie dostaną tych metali ziem rzadkich, wypieprzać, tak? Podczas ataku samoloty mogą być zdalnie unieruchomione. Kill switch. Takie kill switche są też na przykład na dronach i innych rzeczach. To oni chcą wprowadzić coś takiego na Bitcoin. Także powiem jedno. Ameryka, wprowadzając takie rzeczy, sama zacznie się izolować z krypto i tym samym będą bezrobocia. Będzie upadek Ameryki. Dlatego wątpię, że to przejdzie. Azja, w tym Chiny, zgarną wtedy po prostu mnóstwo pieniędzy. A jeżeli nie Azja i nie Chiny, to będzie ubezpieczenie od pożaru. A mianowicie El Salvador. El Salvador w tej chwili organizuje wizy obywatelstwa
za 1 milion dolarów. I tego będzie tylko 1000. Więc 1 bilion dolarów, czyli miliard dolarów, będzie miało rocznie z tego. Chętnych prawdopodobnie będzie od metra, więc czuję, że te 1000 będzie tylko na papierze, a dodatkowe 5000 będzie pewnie pod ladą. Więc pomyślcie sobie, jaką kasę tutaj będą robić. I zobaczcie, dużo będzie ludzi zainteresowanych. Dlaczego? Dlatego, że Ameryka oraz Europa będą wprowadzały coraz to nie do osiągnięcia różnego typu zapory, które uniemożliwią po prostu handlowanie i w ogóle tworzenie jakiegokolwiek biznesu. To będzie właśnie to robione. Więc teraz zobaczcie sobie, co z tego, że Europa zabroni tego i tego? Co z tego, że Stany zabronią tego i tego, okej? Te państwa Ameryki Południowej będą się otwierały na te biznesy i wkrótce możemy zobaczyć, że nagle może być wojna nie tylko pomiędzy tutaj powiedzmy Azją, tak? A Zachodem, a także Amerykami Południowymi, a te zaczynają się partnerować z Azją. Może być bardzo ciekawe. Także nie jest to tak, że Ameryka powie, oh my god, i już my mamy wszyscy, nie wiem, robić w portki. To tak nie działa. Zobaczycie, to tak nie działa. To będzie jeszcze dużo do sprawdzenia. Dlatego wątpię, żeby Ameryka sama siebie po prostu spunktowała. Wątpię w to. Bardzo wątpliwa sprawa. Wątpię, że tak będzie. Więc bardzo ciekawe. Patrzcie, pierwsza w świecie Bitcoin Bonds Receive Regulatory Approval in El Salvador, czyli te obligacje, które będą właśnie tutaj do odpalenia w 2024 roku w kwartale pierwszym, czyli kolejny, będą już dostały approval z regulacji właśnie w El Salvadorze, czyli kolejne obligacje. I teraz popatrzcie sobie, obligacje Stanów Zjednoczonych, czyli dług, który jest praktycznie będzie problematyczny, kontra obligacje, które mogą zarobić powiedzmy 100%, bo teraz jest cykl 100% całkowicie. Powiedzmy 100%. A w kwartale pierwszym prawdopodobnie będzie spadek, więc wtedy naprawdę mogłyby osiągnąć nieźle. Pomyślcie, ile państw będzie zainteresowanych. No właśnie. Kogo dług lepiej się sprzeda? Dokładnie. Dokładnie tak. Wszystko się układa. Wojny będą pomiędzy DeFi Wars 3 nadchodzi. Państwa, rządy, największe korporacje. Te będą się żarły. Osobiście czekam na wojnę Twittera z Apple i z Google. To mnie interesuje, bo Twitter coś będzie musiał zrobić. Elon Musk jest odcięty od sklepów, znaczy odcięty, musi polegać na sklepach Google i Apple. I bo jeżeli tak, to apka powiedzmy Twitterowa nie będzie działać. To będzie bardzo ciekawe. Co on zrobi, co oni zrobią? Nie wiem, jakie jest jego stanowisko prawdziwe. Wiesz, dużo ludzi mówi, że on jest tu tam zły i coś tam i ten. Nie mam pojęcia. Chodzi mi o to, że droga, w którą teraz wchodzi, pokrywa się na przykład z moją drogą, więc chętnie będę mu dopingował. Później na pewno te drogi się rozjadą pomiędzy nami. No i będzie trzeba coś innego robić. Ale pamiętajcie, że na końcu drabiny może być tylko jeden. Ale pomiędzy tą walką będzie dużo zmian. Jeszcze jest dużo zmian. Pamiętajcie, dużo zmian. Giełda tutaj jest powiedziane, że powyżej 4600 inni będą make sense to add portfolio hedges, tak? Near 2000, także dużo zmian się tutaj będzie zachodziło, dużo zmian. W tej chwili jesteśmy troszeczkę wysoko, myślę, że jeszcze troszeczkę możemy pójść i potem znowu byłby nawrót, czyli ten pullback jak najbardziej byłby widoczny po osiągnięciu powiedzmy all time high. Czemu nie? Next upside 4680, downside target 441, czyli powyżej 468, 4680 do góry, poniżej 4410 do dołu. Pracuję w korpo, taka ogólnoświatowa, kontraktów nie przybywa, biznes trochę się zamroził, klienci szukają oszczędności, freeze na zatrudnienia, dokręcają śrubę pracownikom, żeby mieć jak największą utylizację. Zobaczcie tutaj domy w Anglii wystawione, tak? 450 tysięcy funtów, 400 tysięcy funtów i na razie reduce history. Zobaczcie, July o 50 tysięcy, w listopadzie o 25 tysięcy, 2 grudnia o 25 tysięcy. Już zaczyna się puszczanie soków. Tutaj w maju o 50 tysięcy, we wrześniu o 50 tysięcy, już stoi 450 tysięcy.
Pamiętajcie, jeżeli nie ma płynności, nagle to nie ma miejsca. To jest, w Polsce obserwować to jest bardzo ciekawe. Dużo ludzi, dużo tak zwanych YouTube'owych w tej chwili bożyszy tłumów, dobra, zbudowało swoje największe pieniądze w hossie nieruchomości, więc powiem wam, że ich myślenie od 2012 roku, jak zdobyli swoje upragnione, powiedzmy tam miliony, dla mnie, tak jak widzę, jak podejmują decyzje w tej chwili oraz wypowiadają się, bo wiem na co patrzeć, niestety nie wiedzą, co ich czeka. Nie wiedzą, co ich czeka. Także będzie to bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Po prostu, nie wiem czemu, ale w Polsce nie ma kultu, żeby zastanowić się parę sekund nad płynnością. Liquidity, po prostu nie ma. W tej chwili była mała próbka takiej liquidity na nieruchomościach, braku liquidity, to już było widać, że praktycznie zbroja była obsrana od dołu do góry. Ale widocznie za mało. Tymczasowo i nic nie będzie taniej. No, zobaczymy. Wkrótce zobaczymy. Average two-year mortgage rate drops below 6% for first time in 6 months, tak? Także średnia tutaj borrow spada po tego, poniżej 6%. No i czekają na wzrost nieruchomości tutaj, znaczy na wzrost, na kupno i w ogóle nieruchomości. I zobaczcie, co się tu dzieje. To jest na ten plakat jest bezpośrednia tutaj odpowiedź. Bezpośrednia odpowiedź. No na razie jakoś nie ma tutaj chętnych, nie ma chętnych, tak? Co tutaj? Zobaczcie, UK Consumer Bankruptcies. To był rok 2001. Okej, tutaj. 2002 Bankruptcy Reform. OK. Breathing space. OK. Introduced. Czyli po 2021. Zobaczcie, ile jest tutaj. Number of fillings. Wszędzie rośnie. 2022, zobaczcie, jak wysoko było. I co, i gospodarka ma się dobrze? To jest właśnie miara. To jest miara. To jest miara gospodarki, to jest miara inflacji, to jest miara wszystkiego. Czy dajemy sobie tutaj radę? China's consumer price drop, ok, worsens, fueling deflation fears, czyli nagle, mamy tutaj początki spadku inflacji i zaczyna się deflacja. Pierwszym wskaźnikiem deflacji, to co powiem na tym filmiku o inflacji, nie zmieniam zdania, pierwszym wskaźnikiem deflacji jest to, że ludzie zaczynają liczyć każdy grosz. Ja nie potrzebuję, żeby ktoś mi powiedział, że no, deflacja wzrasta. Absolutnie. Kto mi będzie to mówił? Jakiś bankier? Jakiś ekonomista, który jeszcze miesiąc temu powiedział, że będzie dobrze? To na takich ludzi czekacie? Jeżeli ktoś, tak jak macie wasz portfel i na przykład macie do wyboru iPhone'a, PlayStation 5, nowy telewizor 70 cali, albo na przykład sztuczne cycki, i spośród tych czterech rzeczy wybieracie zero, nic, tylko czekacie na ciężejsze czasy, mamy deflację. To już jest deflacja, ponieważ wy bardziej cenicie posiadanie pieniądza w tej chwili i nie wydajecie go na dobra jakieś tam luksusowe albo inne głupoty, ponieważ już go mało macie i oglądacie go z 90 stron. Oczywiście dwie strony plus nachylenie konta i takie inne, tak? I oglądacie. To już jest deflacja. Ja nie proszę poczekać, aż mi ktoś powie w telewizji Szanowni Państwo, albo Krystyna Ledger powie mi: Szanowni Państwo, wchodzimy w deflationary fazę, czyli w fazę deflacji. Kiedy ona mi to powie? Jak już będzie sam dole? Jak już powiedzmy połowa salonów samochodami koło mnie w okolicy zbankrutuje, sklepów wymiecie drugie połowa, jeszcze ktoś tam powie, że korporacje wszystko przejmą, dopiero wtedy mi powiedzą, że no, deflację mamy. Come on. Pamiętacie, że kryzys 2008 roku został powiedziany w telewizji przed 2009 roku, a zaczął się w 2006 roku. Tak to wyglądało, więc tak to wygląda. Hej, info z placu boju. Pracuję jako programista na business to business w firmie Automotive. Rozmawiałem ze swoim managerem, szukają seniora deva i rok temu nie było nikogo, bo stawka nie odpowiadała. Słuchajcie, to jest typowy przykład, jak było w Irlandii. Dziś zgłosiło się 30 seniorów na to miejsce. Czyli znaczy, że chyba już zaczyna być deflacyjnie, bo ludzie liczą kasę na projekty. Już nie ma 45 projektów na, powiedzmy, 30 seniorów, tylko jest pewnie 2 projekty na 30 seniorów. Ktoś liczy kasę.
Ode mnie dodam, że odnawiam kontrakt co rok. Do tego roku kontrakty są na pół roku. Od tego roku, czyli szykują się na trudny czas. I dlatego jak zawsze od kilku lat podbijam lekko stawkę na nowym kontrakcie, tak w tym roku, jak tylko powiedzieli, że chcą przedłużyć kontrakt na kolejne pół roku, wziąłem to, co jest i nawet nie wspomniałem o upgrade'ie stawki. I to jest bardzo mądra decyzja. Bardzo mądra decyzja. Powiem tylko tyle jeszcze. Ludzi, którzy skakali w dobrym czasie z pracy na pracę, ja też tak skakałem, okay, jeżeli nadal będą skakać, to ich wymiecie. Jeżeli ktoś skakał i od ostatnich, powiedzmy, 5 lat trzyma się jednej pracy, to ma całkiem dobrą teraz historię, bo jak będzie zmieniał tą pracę jeszcze, to nowy pracodawca, jak już będzie troszeczkę źle, nagle go nie weźmie. Mało tego, ta osoba w tej nowej pracy, powiedzmy, ktoś ma pracę roczną i powiedzmy ma 50% więcej kasy, będzie musiała się nieźle napocić, żeby udowodnić, że jest warta 50%. Bo pracodawcy będzie łatwiej skasować tą osobę. Okej? Okay? Także takie tutaj rzeczy, pamiętajcie. Ale to było na Fiat Marines jakieś pół roku temu, także to już każdy tutaj widzi. No tak to wygląda, pamiętajcie. To tylko w głowie będzie ciężko. Tylko w głowie będzie ciężko. Inne rzeczy będą łatwiejsze. Jeżeli, powiedzmy, 2 lata przeżyjecie bez nowego iPhone'a, bez nowej PlayStation, bez nowego, nie wiem, laptopa czy coś takiego, słuchajcie, wszystko będzie w porządku. Wszystko będzie w porządku. Wszystko będzie w porządku. Patrzcie tutaj, to jest bardzo ciekawa miara. Trudno się dziwić, skoro jesteśmy narodem żyjącym na kredyt i walczącym o utrzymanie głowy nad wodą, jak codzienność wypełnia i niepewność i walka o dociąganie do pierwszego, nie ma sensu dziwić, komu myśleć własne prawa. Oszczędności gospodarstw domowych w odniesieniu do dochodów, czyli takie ratio. Zobaczcie, dużo tutaj zaczyna oszczędzać, ale Polska jest poniżej 0,8%. Ciekawe, to jest stan na 2022. A gdzie dopiero teraz na przykład? Jak od końca 2022 roku przecież były podnoszone te stopy procentowe i już dużo ludzi nie ma. Nie ma takiej floty, także bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Dobra, idziemy dalej z wiadomościami. Jeszcze raz shoutout dla tutaj partnerów odcinka Zen i Max Data, gdzie jutro właśnie będzie nakręcony tutaj odcineczek. Nasza metryka tutaj na Max Dacie, Stablecoin to Reserve, Bitcoin to Stablecoin Reserve Ratio pokazuje na tygodniówce załamanie. Jest to bardzo silny sygnał, który po tym tygodniu zobaczymy, jak się sprawdza. I być może to właśnie będzie już to osłabienie, o którym mówię. Czyli nie będzie jeszcze może takiego krwawienia, ale już powoli po prostu zaczniemy opadać. Większe jest prawdopodobieństwo takiego opadania. Także tutaj bym to pokazał. Kod macie tam poniżej, tak, do Zenu, i żeby dostać 60 dni gratis. Zrzutka, tu już mało brakuje na cel, więc jeszcze parę talarów jakby dał radę. Zresztą widać to też po zrzutkach, tak? Bardzo mało osób zaczyna już wpłacać, czyli nie ma jakby tej kasy już. Jakby tej kasy po prostu zaczyna brakować. Coraz bardziej. No i teraz znowu wracamy do tego, co mówiłem na live'ie w piątek. Okay? Coraz więcej osób będzie coraz bardziej zdesperowanych i zobaczymy, jak ogólna pula ludzi napędzi się do tak zwanego prawa, prawa podatkowego i innych rzeczy. Gdyż to pokaże, że coraz będzie więcej strajków i jakby pochodów nierówności, ponieważ państwo nie traktuje wszystkich równo. Nie traktuje. Ludzi w biedzie nie traktuje na równi ze swoją biedą. Co jest ważniejsze? Życie człowieka czy na przykład prawo podatkowe? Co jest ważniejsze na przykład? Jakieś, powiedzmy, ustawa, która zakasuje, nie wiem, ustawa ESG o ochronie środowiska, czy na przykład ustawa, która zabrania pracować rodzicom, żeby ratowali swoje dziecko. Która ustawa, co będzie bardziej wartościowe? Zobaczycie, wtedy zaczyna się ten ruch. Te osoby może nie interesowało dotychczas to, co się dzieje, ale teraz zacznie. I dlatego mówię, potrzebna jest strefa zgniotu, żeby wszystko się ruszyło. Dobra, idziemy dalej. To będzie pod odcinkiem oczywiście. Zobaczmy. Fear and Greed. No, czekamy na Extreme Janusz Mów. Crypto Bubbles. No, na razie bardzo ładnie. Osmo, Atom, APA3, czyli idą te coiny, które za bardzo nie szły, zobaczcie. Kadena zaczyna się podnosić. ING jeszcze troszeczkę w górę, tak? I te coiny, które po prostu nie szły tyle, BIM, zobaczcie, ładnie idzie, tak? Zaczynają tutaj wychodzić.
Weźmy sobie na RSI Scanner tutaj. Zobaczcie, większość coinów troszeczkę tutaj ochłodziła się. Rune ochłodziło się, tak? Link na przykład są w falach czwartych. I na te coiny bym po prostu patrzył w pierwszej kolejności. To jest też dobrze powiedziane. Zobaczcie, w Irlandii nauczyciel poszedł do więzienia, ponieważ odmówił nazwania chłopakiem dziewczyny, czyli transgendera, tak? Także nie ten. No i tutaj zobaczcie, że nie zostanie wypuszczony, tak? To jest w ogóle głupota, ja pierdzielę. Zwolnili kolesia, który właśnie ten uczył historii i niemieckiego i nie chciał właśnie transgendera nazwać, tak? Po prostu. Także zobaczcie, za co człowiek trafia tutaj na przykład do aresztu. Za jakie rzeczy? Za jakie rzeczy? Więc ktoś mi chce powiedzieć, że powiedzmy później podstawowe prawo będzie respektowane, ale oni robią to celowo, żeby nas po prostu podzielić na najmniejsze rzeczy. Na najmniejsze rzeczy. To jest celowe robienie, celowe. Dawanie każdemu prawa wypowiadania się i decydowania o tym. Ale jak decydowania o tym? To jak ktoś będzie kulał na boisku. Ciekawy jestem ciekaw jedną rzecz. Kiedy w NBA jeden z zawodników będzie jakimś powiedzmy niepełnosprawnym i będzie miał, drużyna będzie miała nakaz wzięcia go do głównej rozgrywki, jakichś tam playoffów, tak? I będzie on musiał być na boisku. Jestem ciekaw, kiedy takie coś wejdzie. I to spowoduje, nie, tutaj nie chcę ubliżyć osobom niepełnosprawnym, ale to spowoduje, zobaczycie, wtedy zamieszki na ulicach. Zobaczycie, jak to będzie, że to jest celowe, ale dzisiaj porozmawiam jeszcze o tym filmie filmie z Netflixa. Zostaw się ze sobą. No i dobra, idziemy. Blockchain Bank, zobaczcie, Blockchain Bank przechodzi na token tutaj, ten fee, tak? I 18 grudnia będzie tutaj właśnie to robione. Będzie tranzycja z 400 milionów blockchain banków do 4 bilionów, tak? Czyli będzie dilution. 10:1 będzie ratio. O to chodzi, że ten swap zacznie się 18. Wszyscy, co mają swap na apce, będą mogli po prostu to zrobić normalnie, czyli będzie automatyczny swap. Inni, co mają to na walletach, zostanie stworzony liquidity, które będzie można wtedy po prostu to wymienić. Więc wtedy będzie można przez te liquidity pool to zrobić. Teraz tak, bardzo dobrą wiadomością jest to, i to jeszcze podają, że ta apka, która tam niezbyt dobrze działała, tu będą wszystko poprawiali, ale sprawdza się to, co mówiłem na samym początku. Bardzo wcześnie weszliśmy w Blockchain Bank, jak tak, powiedzmy, apka nie do końca dobrze działała, podstawowe funkcje nie działały, nie było lendingu, nie było karty, nie było inwestycji w RWA, nie było tam, oh my god, wszystkiego, co mówili, nie było. White paper robiony rok wcześniej, który zakładał, że w ciągu 6 miesięcy pojawią się pewne rzeczy, w ogóle nic tutaj nie pokazał, znaczy nie zostały doniesione te rzeczy i w ogóle. I teraz robi się Fidium. I teraz mamy więcej bilionów i powiedzmy część ludzi, tak jak jutro nagram te właśnie 10 problemów, jakie miałem, znaczy 10 moich błędów, jakie popełniłem w pierwszych osie, dużo ludzi powie, oh my god, tutaj 4 biliony z tego, o to będzie rozrzedzenie. Bardzo dobrze. Wszystko idzie bardzo dobrze. Dlaczego? Dlatego, że ten token będzie kosztował wtedy 0,0 coś tam. Tak? 10 tego będzie kosztował mniej. Nowi ludzie, którzy będą wchodzić do krypto, zobaczą wartość tokena nie po powiedzmy, nie wiem, 3 centy, 5 centów, tylko po jeszcze mniej. Dla nich jest myślenie takie: skoro kupuję token, który tak tanio kosztuje, to ten token dojdzie do 5 dolarów, to będę, oh my god, miał tyle. Nie patrzą na market cap, nie patrzą na rzeczy. Tani token przyciąga bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi. Dodatkowo nowa ekonomia prawdopodobnie będzie ogłoszona. Chodzi tutaj o rejcy, chodzi tutaj o różne rzeczy. Także wydaje mi się, że teraz jest jeszcze ostatni moment na tutaj właśnie ten reference link, co mam. Zapytałem się drużyny, czy zmiana tokena fee i to wszystko, czy nie będzie miało wpływu. W sumie zaraz zobaczę, czy tutaj odpowiedziane mam.
Nie mam odpowiedzianego. Czy będzie miała nadal wpływ, że ten mój referral będzie działał, tak? Bo ja tam musiałem zainwestować, żeby odblokować te $50 dla każdego, kto dołącza z mojego linku. Więc zobaczymy, zobaczymy. Na razie jeszcze jest to bez zmian, bo jeszcze cały czas jest ten blockchain, więc tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. Zobaczymy. No i takie to są właśnie nowości. Także pamiętajcie, na apce zamiana jest automatyczna. Później będzie tutaj liquidity pool na Uniswap i na PancakeSwap i będzie można wymienić po prostu te blockchain banki na Fidium. Najprościej zrobić na apce. Pamiętajcie, żeby wypłacić z apki potrzeba 7000 tych blockchain banków. Słyszałem, że na Binance Smart Chain jak się wypłaca, to nie ma tego limitu, tylko jest na tym, na Ethereum, chyba żeby koszty tam pokrywać. To jest jakieś 450, tam $400, coś takiego. Także tak to wygląda. Idziemy dalej. Późniejsze, każde późne inne newsy na blockchain banku to będą powodowały tutaj całkiem nieźle. No i dobra, idziemy do max daty. Słuchajcie, to jest ich funkcja pro alertów. Zobaczcie, można sobie to ustawić, pewne rzeczy, o tym jutro Julian bardziej opowie. I można zbudować swój pro alert sygnał. Bardzo prosto tutaj do tego dochodzimy, włączamy, konfigurujemy jedno godzinówki, jedno tutaj. I teraz tak. Powiedzmy sobie, że mamy na przykład statystyki dla EMA, powiedzmy 200 albo tam EMA 50 na jakiś oczach czasu i po prostu budujemy sobie taki system i można po prostu, zobaczcie, buduje nam statystykę ile co i jak, ile razy mieliśmy na przykład alarmy, czyli bardzo szybko możemy sobie zobaczyć, że na przykład EMA na powiedzmy, nie wiem, 4-godzinówce, powiedzmy EMA 200 miało triggerów powiedzmy 10 albo 50 i widzimy, że na przykład takie coś możemy sobie wtedy zbudować jakąś statystykę. Jeżeli coś schodzi bardzo rzadko, to jest to dosyć dobre do statystyki, bo wtedy możemy to po prostu odpalić, tak? Wtedy możemy to po prostu używać, gdyż jeżeli cena jest gdzieś wysoko, tak? I nagle bam, dochodzi do tej 200 i odbija, a my mamy tutaj ordery rozłożone i to się dzieje powiedzmy tylko 6 razy w bull markecie, powiedzmy sobie, tak? To jest to bardzo dobry sygnał, gdyż nagle z ceny tej spadamy i powiedzmy mamy już plus powiedzmy 30%. Powiedzmy tak sobie na monecie. Bardzo dobre do łapania takich szybkich dołków, także to jutro prawdopodobnie będzie filmik, to jest max daty. Tutaj jeszcze mamy też właśnie self-hosted wallets will be subject to transaction limit 1000 euro, tak? Chcą tutaj właśnie, na razie nie udało się to, ale chcą tu zaimplementować, że self-hosted wallets będą tylko ja tego nie rozumiem. Jeżeli mam self-hosted wallet, ok, i będę chciał to przesłać, to będę chciał to przesłać, jeżeli na giełdę, to wtedy będę mógł musiał zrobić KYC jak powyżej 1000, tak? Takie coś. Ale jeżeli nie będzie to giełda, no to nie będę musiał tego robić. Także ja nie wiem, jak oni chcą to kontrolować. Powiedzmy sobie, jeżeli dojdzie do tego, że będzie taka kontrola, a ludzie wybiorą drogę, że będą płacić sobie na przykład w USDT albo w czymś, to będzie kapitulacja. Zobaczycie wtedy wojsko na ulicach. Okej? Okay? Bo to będzie pozbawienie rządu jakichkolwiek po prostu siły. Do tego też dojdzie, spokojnie, do tego też dojdzie i oni się obawiają, żeby tego właśnie nie było. Dlatego tak próbują zrobić taki crackdown szybki, żeby ludzie się nie ocknęli. Bo jeżeli ja tobie będę mógł zapłacić za pomalowanie mi, nie wiem, czegoś tam w USDT, okay, albo w Bitcoinie, powiedzmy, dlatego Bitcoin jest taki kluczowy, tak? No to wtedy nie potrzeba mi tego rządu. Rozumiesz? Nie potrzeba mi tej polityki monetarnej, czegoś takiego. Rząd będzie musiał się nieźle napracować, żeby dostać moje pieniądze. To już nie będzie takie, że ktoś będzie brał, powiedzmy, nie wiem, wypłatę, moją wypłatę, czyli podatek z mojej wypłaty. Absolutnie. Wtedy będzie co innego. Dużo ludzi powie, absolutnie, ale oni to właśnie chcą włożyć wam wszystkim w głowy. Tak to właśnie zmierza do tego. Do tego właśnie to zmierza. Do tego właśnie to zmierza. Zabrać wszystko i ten. Zobaczymy. Zbliża się, na razie jest to mało, na razie jeszcze powiedzmy jest to daleko, ale już jesteśmy coraz bliżej tego punktu, że będzie taki crackdown. Po prostu, jeżeli z waszych prac będą wam zabierać powiedzmy po 50-70%,
a wy nic nie będziecie mogli zrobić, będziecie mieć powiedzmy chore dziecko i nic nie będziecie mogli zrobić, będziecie na przykład płacić w pracy bardzo dużo podatku i będziecie musieli pracować nadgodziny, nie wiem, zaczną wam zabierać nawet miejsca pracy i w ogóle nie będziecie mogli w ogóle mieli podjąć miejsc pracy, przecież wejdzie jakaś plandeka albo coś tam, rząd powie, te zakłady nie mogą być czynne, czyli rząd wam powie, że nie możecie pracować, no to co będziecie robić? Pamiętajcie, wszystkie rzeczy można analizować na bardzo prostych fundamentach. Jeżeli te fundamenty zostaną proste, nadszarpnięte, to to, co jest wychowanie podczas normalnego wychowania w szkole i ten, nie będzie obowiązywało. Nie będzie. Do tego dojdziemy jeszcze dalej, ale to będzie po hoście. Spokojnie, teraz skupmy się tutaj na hoście. To jest bardzo ciekawe. Zobaczcie, odizolowany władca tutaj z krainy R. Oj, nikt go nie chce. Proszę bardzo, jakie jest przywitanie tutaj. Jakie jest przywitanie tutaj u Arabów? Takie przywitanie miał właśnie Władek. Takie przywitanie. O, jest odosobniony. O nie, jest zły. Nikt nie będzie go oglądał. No. Proszę bardzo. To się dzieje na wiadomościach. Dlatego takim zależy, żeby nie było. Niedługo będzie upgrade kolejny na Ethereum 2.2.4, który zmniejszy też opłaty i zacznie wprowadzać, uwaga, to będzie EIP 666 bodajże 661, tak, EIP 6110. Wypierdzielać. Nie wiem, dobra. Nie wiem, jak się tego pozbyć. Gdzieś tutaj na bokach powinno być te rzeczy. Upgrade daily. Dobra. Będzie tutaj właśnie ten EIP 6110 i tu będzie wprowadzenie do tak zwanego shardowania, czyli będzie możliwość właśnie prawdopodobnie obniżenia ceny i tym samym jeszcze przyspieszenia wszystkich tych wymian, więc będzie to dosyć ciekawe. O, takie ciekawe rzeczy się pojawiają. Dobra, uciekamy z tej strony. Także Ethereum być może będzie rozgrywane za niedługo właśnie pod te rzeczy. Binance face serious allegation in legal battle, czyli to jeszcze nie koniec na Binance. Wydaje mi się, że chcą te Binance tutaj powoli zacząć jeszcze zepchnąć do podstawy. Kto wie, może chcą właśnie, żeby tutaj ono zbankrutowało, no i chcą tego CZ jakby dopiec mu. Dla mnie tylko jest potwierdzenie, że jeżeli idą za CZ, to znaczy, że widzą, że CZ chce zrobić z BNB alternatywę dla Binance i po prostu zacząć rozbudowywać BNB. Kiedyś powiedział, że giełdy scentralizowane upadną, a w nich miejsce wejdą DEXy i to jest jedyna przyszłość. I właśnie trzyma DEXa. Na przykład jego konto na Twitterze zostało zbanowane, dlatego że zmienił CZ Binance na CZ BNB i zostało zbanowane. Tak, zostało zbanowane. BNB rozwiązanie. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Nie wiem, jak ten Binance. Ja tam trzymam bardzo mało, tylko tyle co na trady, ale chcą się dobrać do typu. No i cóż, wchodzimy chyba w nowy etap, teraz to będzie już oh my god i wszystko inne. Nie wiem, dziwi mnie tylko jedna taka rzecz. Nie wiem, co ci ludzie wszyscy mają jakby, no nie w głowach, ale nie wiem, czy tak... Czy na przykład indywidualne, powiedzmy, korzyści, tak? Wypowiadanie się w celach, powiedzmy, nie wiem, no, likwidacji jakby swojego tutaj kraju, czy to ma taki sens, taki koszt? Nie wiem, ale robi się ciekawie. Tak samo, nie mówię tylko tutaj, druga strona, ta co była do tej pory, tak samo. Ale już ten pan próbował raz zrobić zieloną wyspę i trochę chyba zgniła ta wyspa, więc nie za bardzo tutaj będzie. No zobaczymy. I ciekawe się robi. A tutaj co? O, proszę bardzo. Plandeka powraca. Lockdown to właśnie to jest nowy sposób przekonywania nas. Ludzie chcą lockdownów i ludzie chcą różnych tam tych measures, żeby uniknąć choroby. Ludzie chcą tego. Czyli będą nam wmawiać na podstawie danych, huk wie jakich danych, że ci ludzie chcą to. Tak, ludzie chcą tego. Jacy ludzie? Kto to są za ludzie? Kto ma jakieś, nie wiem,
pobory z czegoś, nie wiem, głosów. Skąd to pochodzi? Skąd to pochodzi? Bardzo ciekawe, tak? Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Research from campaign group More in... Ciekawe, More in Common. Ciekawe, co to jest za grupa. Sprawdziły 2033 ludzi pomiędzy 30 listopada a 4 grudnia. Ciekawe, gdzie sprawdzili tych ludzi? Gdzie ci ludzie byli? W jakim tym? W jakim ludzie? Nie wiem. W jakim... Zobaczcie zresztą tutaj. Patrzcie. Zdjęcia. Zdjęcia z jakichś starych miejsc. Przecież to ludzie nie... Nie chodzą tyle w tych. Ja dostaję zdjęcia na Twitterze i ten i w ogóle widzę, w Anglii nie ma takich tych. Są zdjęcia, że ktoś chodzi w ogóle tutaj, nie wiem, w tych w hadżibach też tak liczą jako maski? O rany, tak będą nas nakłaniać, tak będą nas nakłaniać. Państwowy dług publiczny się nie zatrzymuje. Wzrósł o miliardy złotych. No i to jest dla mnie bardzo ciekawa tutaj opcja, ponieważ coraz więcej w Polsce, coraz więcej do budżetu państwa, tak, stanowią wpływy z wewnętrznego i wewnętrznych inwestycji państwowych. Nie wiem, ile to jest chyba 50, tam chyba, nie wiem, 2 czy 3%, tak? 50 plus, powiedzmy, procent stanowią z budżetu państwa, a 40, powiedzmy, 9% są z przychodu waszej pracy i w ogóle przedsiębiorstw prywatnych. Więc jeżeli jest w budżecie państwa więcej przychodu z państwowych rzeczy, czyli z niczego, jest to komuna. Jesteśmy w socjalizmie. Socjalizm jeszcze nigdy się dobrze nie skończył. Ciekaw jestem, czy będziemy musieli przeżywać znowu to samo, co przeżyliśmy, nie wiem, nasze babcie, mamy, taty, tam po, powiedzmy, latach 50., 60., latach 60., 70., 80. To samo? I to samo w kółko. Nie wiem, jest dużo ludzi po prostu, którzy... Nie wiem, no system zdaje naprawdę egzamin wychowujący wszystko. Naprawdę zdaje egzamin. Zdaje egzamin. Dużo ludzi też się mnie pyta o rozliczenia krypto i ludzi z Anglii oraz też z Polski, więc pod spodem zobaczycie link do rozliczeń krypto. Na samym dole będzie rozliczanie krypto. W Anglii tu jest właśnie kancelaria Sten Preparatus, to jest księgowo-prawna. No i oni tam też rozliczają. W ogóle tutaj mają taką stronę, ta strona właśnie tam będzie. I są takie różne tutaj wskazówki i w ogóle, tak, dedykowane rozwiązanie na to, jak mniej płacić z właśnie krypto. Nie wiem, warto zobaczyć, jak i Polskę, tak i Anglię, bo dużo z Anglii się pyta, jak to zrobić. Zresztą powiem Wam, że dużo jest księgowych, na przykład tutaj, w kraju, co nie ogarnia w ogóle krypto. Jeżeli zadajecie pytanie, że chcielibyście rozliczać z krypto, księgowy prawdopodobnie powie Wam absolutnie, ponieważ tego nie robią. Dziwię się księgowym w Polsce i księgowym tutaj za granicą, że tego nie ogarniają. Mało tego, najlepsze biura księgowe w Polsce też tego nie ogarniają. Okay? Znaczy, oczywiście wezmą kasę za rozliczenie, ale jest to tak zrobione, że nie, dla mnie to nie jest w ogóle robota. Tak? To jeszcze w Polsce to w ogóle jest ten ewenement, ale na przykład w Anglii to się nie dziwię, bo ciężko jest rozliczyć krypto, ale w Polsce, że nie robi tego każde biuro, to jest bardzo dziwne, bardzo dziwne. Link znajdziecie pod spodem. To będę też pokazywał od czasu do czasu, bo jest dużo mam takich pytań prywatnie. No i dochodzimy do ostatnich tutaj filmu. Ok, jeszcze tylko shoutout, pamiętajcie Zen. Dostaniecie 60 dni konta Platinum. Link jest pod spodem do tego referalu. Oraz Blockchain Bank dostajecie $50. Jeszcze tutaj jest Swissborg. Też warto popatrzeć, ponieważ token jest tani, a później będzie oferował dużo różnych rzeczy, znaczy już oferuje dużo rzeczy, a później będzie drogi. Także mówię o tych rzeczach teraz. Później będę już coraz mniej tego pokazywał, bo te rzeczy pójdą do góry. Blockchain Bank też już nie będzie dawał tyle kasy, prawdopodobnie już za, nie wiem, miesiąc, kto wie, do końca tego wszystkiego, więc no cóż. Pokazywałem to, część ludzi tam szydziła, że tutaj, słuchajcie, promocja się skończy. Nie będę przecież tego pokazywał, do widzenia. Do widzenia, see you. Tak samo było kiedyś z Crypto.com, tak? I tam jeszcze innymi. I tyle. Promocje się pokończyły i do widzenia. Dlatego, no tyle. Trzeba łapać okazję. Kto nie łapie, no trudno, no trudno. I dochodzimy do tego filmu. Słuchajcie, wczoraj oglądałem taki film. Zostaw świat za sobą. Jest na Netflixie i powiem Wam, że każdy z Was powinien go obejrzeć. Film ten, co ciekawe, ma też jako executive producer parę
Obamów, tak? Czyli Michelle i Baracka Obamy byli tutaj. Film ten pokazuje dokładnie to, o czym mówi Klaus Schwab. Jest na Netflixie i ktoś może powiedzieć, że o, takie pierdzielenie. Tylko takie od razu pytanie zadam, jak już ktoś pisze komentarz. Niech mi ktoś powie o filmie Epidemia z 2011 roku z Mattem Damonem. Kropka w kropkę według mnie. I niech mi ktoś powie o tym filmie, gdzie była ta awaria tego pociągu, to się wykoleił. Co później, pół roku później chyba, tak? Nie, tutaj nie będę strzelał datą, ale chwileczkę później mieliśmy w Ohio wykolejenie się tego pociągu dużego. Identycznie opisanego, identyczne zdarzenie, identycznie wszędzie. I teraz mamy coś, co tutaj nadchodzi. Co ciekawe jest, tutaj tyle pada zdarzeń. Na przykład ten pan mówi to, co ja mówię. Przewidziałem to. Ja tak patrzę, mówię, co on mówi? A on mówi, jestem na giełdzie. Dane pokazywały mi, ja mówię, o rany, to, co już wiemy, zaczął mówić, tak? Później ten pan jest przedstawicielem nauczania. Film ten pokazuje, że pochodzi on z miasta, jest nauczycielem i jest absolutnie beznadziejny. Film ten pokazuje, że ludzie, którzy nie interesują się przetrwaniem po prostu, tylko polegają na systemie, to zwykłe mięso. Oni nam mówią o tym. Zwykłe mięso. On przyznał, że on jest nikim. Jest zwykłym mięsem. Nie nadaje się. Po prostu jest... nie nadaje się. To powiedział. Mało tego. Kevin Bacon, który tam występuje tak 5 minut filmu, do niego mówi, do tego właśnie, do tego kolesia. Trochę spoilerów powiem, tak? Ale tylko troszeczkę. Mówi do niego, mówi, trzeba było to wiedzieć, mówi. Trzeba było czytać wiadomości pomiędzy wierszami. Czy jakoś tak to ujął. Naprawdę dosyć ciekawie się to wszystko tutaj dzieje. Dobra, więc to by było chyba na tyle. Takie wiadomości zbiorcze. Jutro FED nadchodzi. Zobaczymy, co tam się wszystko ulepi. Na razie, do potem. Cześć.